Witam Państwa, cieszę się, że możemy być razem. Dzisiaj chciałbym bliżej spojrzeć na historię, którą przysłała nam Pani Barbara. Kiedy byłam mała, marzyłam o tym, żeby mieć swój dom, męża i dzieci, po prostu mieć szczęśliwą rodzinę. Może trochę dlatego, że rodzice nie poświęcali nam wiele czasu, nie mówili nam, że nas kochają. Mój tata był alkoholikiem, a mama próbowała się zabić. Obiecałam sobie, że zrobię wszystko, żeby mieć spokojny dom. Mój mąż obiecał mi nawet, że u nas nigdy tak nie będzie, że nasza miłość będzie rozkwitała w zupełnie inną stronę, w tą dobrą. Uwierzyłam, przecież tak bardzo się kochaliśmy. Nie mogliśmy bez siebie żyć. Niestety od kilku lat mąż zaczął zdradzać mnie i to z najgorszym moim wrogiem, z alkoholem. Próbowałam z nim rozmawiać, ale jego kochanka podobała mu się z dnia na dzień coraz bardziej. Mimo to, że mieszkamy razem, on do domu wraca jak do hotelu zjeść i spać. Półtora roku temu stwierdzono u niego chorobę alkoholową. Od dwóch lat już nie wytrzeźwiał, nawet na jeden dzień. Mimo, że sąd kazał mu zerwać z nałogiem, on nie chce. Nic nie mogę zrobić na siłę. Codzienne awantury, strach w oczach dzieci, płacz, często się boję. Wiem, że dawno powinnam odejść, zostawić go. Nawet niektórzy księża doradzają mi separację, że może wtedy przejrzy na oczy. Jak odejdziemy od niego, ale on ciągle mówi mi, że się powiesi. Mówi to też do dzieci, że jak go zostawimy, to to zrobi. Boję się. Mimo to staram się dbać o dzieci najbardziej, jak potrafię. Nie jest to łatwe. Codzienna walka w pojedynkę ze zwykłą codziennością, a i tak kilka razy dziennie mówię, że ich kocham i że tata też ich kocha, tylko jest chory. Cieszymy się małymi rzeczami każdą krótką chwilą, kiedy jest trzeźwy i z nami normalnie rozmawia lub zje przy stole z nami obiad. Ale pytam siebie, gdzie popełniłam błąd? No wydaje mi się, że jak gdyby życie Pana męża Pani Barbary jest takim życiem chyba bardzo wygodnym, bo to jest Pan, który ma podane do stołu jedzenie, czyste łóżko, Opiekę 24 godziny na dobę, rodzina, która czeka na każdy gest, która niemalże chłonie każdy gest zainteresowania ze strony przebłysku trzeźwości tego pana. Ale czy to w rzeczywistości wystarczy? Proszę Państwa, tu mamy taki typowy przykład współuzależnienia, chociaż myślenie pani Barbary, która mówi, zdradza mnie. Bo rzeczywiście jest to forma zdrady, poświęcenia właściwie wszystkich sił, myśli, czynów, pragnień, tylko substancji pod tytułem alkohol. Co może zrobić taka rodzina? To jest bardzo trudne. Rzeczywiście ten dylemat pani Barbary jest dylematem, który powraca wielokrotnie u tych wszystkich, którzy mają kłopot z podjęciem decyzji by zawalczyć o siebie, ale to jest słowo klucz. Zawalczenie o siebie to nie znaczy, że trzeba odchodzić. Zawalczenie o siebie to jest poznanie własnych potrzeb, to jest zobaczenie, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Bardzo łatwo rezygnujemy, myśląc albo marząc o tym, że będzie cudownie. E kiedy on na przykład przestanie pić, ale czy naprawdę wtedy coś się zmieni? Walka o siebie to jest także umiejętność stawiania granic. Walka o siebie to jest także zobaczenie, jakie potrzeby są dzieci. Pani Basiu, w Pani życiu powtarza się historia. Pani wyszła z domu, w którym tata był alkoholik, mama, która nawet próbowała popełnić samobójstwo, czyli przeżywała też jakieś głębokie rozterki, a dzisiaj w takiej samej sytuacji jest Pani. Trzeba sięgnąć po pomoc, trzeba spróbować zapytać, co jest dla mnie najważniejsze, kto może mi pomóc. To są te pytania, do których musimy wracać. Ten syndrom, o którym pani mówi, to jest typowy syndrom DDA, gdzie e, e, to uzależnienie emocjonalne, kiedy ten dom kręci się wokół tylko jednej osoby jaką jest pani mąż. Gdyby ten dom zaczął się kręcić wokół pani pragnień, Gdyby ten dom zaczął zobaczyć, widzieć pani dzieci, zobaczą pani pragnienia? Czy to coś, coś by zmieniło? Czy wy możecie żyć dla siebie? To są te pytania, które warto zadawać, ale to są też te pytania, kiedy pytamy, czy lecząc alków tak naprawdę leczymy tych, co trzeba. Jak dotrzeć do osoby, która tak jak w tym przypadku nie chce nic podejmować i zmieniać w swoim życiu? Czy rozstanie? To jest jedyne wyjście z tego toksycznej z tej toksycznej relacji jakie są państwa doświadczenia wasze refleksje wasze wasze myśli wasze komentarze to jest coś na co czekam ja i czekam ci wszyscy którzy piszą dziękuję za dzisiejsze spotkanie zapraszam do następnego razu